Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Zapraszam dzisiaj do zrobienia razem ze mną czapki, która jest kompletem do chusty, którą ostatnio Wam pokazywałam również na wideotutorialu. W wideotutorialu jest to chusta Sofia i wzór, który tutaj użyłam, który tutaj wymyśliłam, bo to jest mój wzór, przełożyłam na czapkę. Nieco zmodyfikowałam ten wzór, szczególnie tutaj na tym etapie, ponieważ stwierdziłam, że czapka musi jednak chronić głowę. A modyfikacja polegała na tym, że zlikwidowałam tutaj troszkę ażurów, które, o, jak widzicie, jest ich tutaj sporo, szczególnie w tej części chusty. I postanowiłam właśnie tutaj w odpowiadającej części, czyli tutaj, gdzie są bąbelki i tutaj, gdzie są bąbelki, postanowiłam całkowicie zlikwidować ażury, żeby ta czapka pełniła również funkcję chroniącą głowę, zatoki, czyli zabezpieczającą to, co trzeba. Dany ażur odpowiada dalej ta wersja tutaj z pęczkami, z kwiatkami z pęczków odpowiada identycznie tutaj wersji w chuście, także tutaj nie było modyfikacji. Przepraszam. Oj, tego się bałam, że tutaj mi jakiś atak kaszlu złapie, ale już prawie jestem zdrowa, już prawie. Tutaj są też małe modyfikacje, również uwzględniające tutaj wersję czapki i robienie na okrągło. Także czapka będzie się nazywać Sofia, tak samo jak chusta, którą tutaj niedawno Wam pokazywałam. A wykonałam ją dlatego, że zostało mi sporo włóczki z drugiego motka, który trzeba było rozpocząć w trakcie tej chusty. Na chustę poszło jeden cały motek i jak widzicie, już trzeba było wejść na drugi. Ja pracowałam od końca motka, tutaj motek kończył się na kolorze różowym i również różowym tutaj pociągnęłam tą część dalej drugim motkiem. No ale dosyć sporo włóczki zostało. Zobaczcie, skończyłam tutaj na miejscu, gdzie już zaczyna się ten ostatni różowy kolor. Natomiast wpadłam na pomysł, żeby zrobić do kompletu czapkę. I tą czapkę robiłam od środka, tym razem z tego drugiego motka. Także jeżeli chcecie zrobić sobie taki komplet, no to trzeba zakupić dwa motki włóczki Wool Cake Opus Natura. Włóczka ta jest dostępna oczywiście w moim sklepie internetowym karolinaszydelko.pl. Kolor, który ja tutaj mam, ta wersja taka kolorowa, to jest kolor numer 26. Jeżeli chcecie zrobić z jednego koloru taką czapkę, no to wydaje mi się, że 100 gram włóczki tutaj powinno starczyć, chociaż prawdę mówiąc nie zważyłam tej włóczki, no bo nie mam jak metrów zmierzyć, ponieważ pracowałam tutaj na takim motku, ale wydaje mi się, że 100 gram włóczki, która pasuje do szydełka 4 mm, ponieważ będziemy tutaj tak samo jak chustę, tak będziemy również pracować tutaj szydełkiem 4 mm. Taką włóczkę Wam proponuję, jeżeli chodzi tutaj na wersję czapkową jednokolorową. Ta czapka wygląda bardzo ładnie, fajnie ten efekt, taki ombre idzie do góry. Skończyłam, zobaczcie, już wchodząc na kolor zielony, także wygląda tak dosyć zabawnie. Teraz zobaczcie, zrobię jeszcze jedną czapkę. Spokojnie starczy mi z tego drugiego motka, który używałam do chusty, spokojnie starczy mi na jeszcze jedną czapkę do kompletu. Także będę mogła się wymieniać, jeżeli nie będę miała ochoty na kolor pomarańczowo-żółty w danej chwili, no to przejdę na czapkę z kolorem zielonym i tak dalej. Ale to po prostu jest taka ekonomiczna
taki ekonomiczny projekt, można powiedzieć. Chociaż spodziewałam się, że zeżrę więcej włóczki, tak zeżrę w cudzysłowie, no bo jednak tych pęczków, bąbelków jest sporo, ale jednak wyszło całkiem fajnie. Czapka jest na taki, no nazwałabym to uniwersalną damską głowę. Wydaje mi się, że to jest taka taki tradycyjny. O, centymetr mi spadł i teraz udało się wygiąć pod krzesło. I teraz tak, to jest ściągacz, ma tak mniej więcej 24 cm, ale on jest po prostu jeszcze niewypracowany, ten ściągacz. Ten ma 26, ponieważ jego już tak nieco nosiłam, tą czapkę, i ona się po prostu tutaj poddawała, pracowała. Wszystko wam wytłumaczę po kolei, od pierwszego do ostatniego oczka. Tutorial będzie bardzo dokładny, jak to ja mam w zwyczaju. Iść z wami krok po kroku. Co jeszcze by wam tu powiedzieć? Oczywiście przydadzą nam się do tego projektu, jak i do każdego, nożyczki. Szydełko 4 mm, włóczka, wool cake opus natura. Odpalacie ze mną YouTube'a, no i robimy razem komplet Sofia. Jeśli uda wam się zrobić czapkę albo ten komplet cały razem z chustą i będziecie chwalić się w swoich mediach społecznościowych, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, będzie mi bardzo miło, jeśli mnie oznaczycie, podlinkujecie, że to ja jestem autorem wzoru, i ja wtedy was znajdę i będę również podziwiać te wszystkie wasze piękne prace. Ok, ja tu robię porządek i bierzemy się za początek naszej robótki. Początek będzie łatwiutki. Aha, jeszcze może tylko tak dodam. Czapka nie należy do projektów łatwych. Jest to robótka bardziej dla osób zaawansowanych, nie dla początkujących, ponieważ jest tu bardzo dużo reliefów, wypukłości, bąbelków, pęczków i tak dalej. Na początek może to nieco zniechęcić osoby właśnie, które pierwszy raz chwytają za szydełko. Jest sporo innych projektów i na moim kanale, i nie tylko, dla osób początkujących, jeżeli chodzi o czapki. Także to już jest dla takich osób, które miały do czynienia z tymi wszystkimi tutaj zawiłościami, reliefami, bąbelkami i pęczkami. A jeżeli już robiliście razem ze mną chustę Sofia, no to czapka pójdzie jak spłatka. Pracę rozpoczniemy od ściągacza. Ściągacz możecie zrobić dowolnej szerokości. Rozpoczynać będziemy tutaj krótkim łańcuszkiem. Nasz łańcuszek będzie się składał z 10 oczek. Jeżeli chcecie zrobić takiej szerokości jak mój, czyli dokładnie, no tak, z 4,5 cm, to róbcie 10 oczek taką włóczką i szydełkiem 4 mm. Natomiast jeśli chcecie zrobić szerszy ten ściągacz, nie ma problemu, robicie tych oczek więcej i tutaj nie ma wpływu na robótkę, jaka to będzie liczba oczek. Także zabieramy się najpierw za robienie tego ściągacza. Jest on bardzo prosty, wiele razy robiliśmy już ten ściek. Na razie go odkładam i dalszą część będziemy kontynuować już na tamtym ściągaczu, który zrobiłam. Pracę rozpoczynamy oczywiście tradycyjnie od oczek łańcuszka. Jak już wspomniałam, 10 oczek wykonujemy. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz, jak wiecie, ja lubię wbijać się szydełkiem w tą pętelkę z tyłu.
I tak też tutaj będziemy robić. Pętelka z tyłu będzie, szczególnie ta jedna, będzie wykorzystywana do dalszej pracy. I teraz robię nawinięcie, ponieważ będziemy pracować półsłupkami nawijanymi. W drugim oczku od szydełka, raz, dwa, wbijamy się w tą pętelkę z tyłu dokładnie i wykonujemy, przepraszam, półsłupek nawijany. Mam trzy nitki na szydełku i je przerabiam. I tak proszę przerobić do końca. Każdą pętelkę, każde oczko przerabiamy półsłupkiem nawijanym, niezależnie od tego, ile ich macie. Ja przerobiam to razem z Wami i powiem, jak się zabrać za następne rzędy. Ściągacz jest prosty, przyjemny do zrobienia i bardzo, bardzo łatwy. I już ostatnie oczko zrobione. Mamy 9, 3, 6, 9. 9 półsłupków. Tak jak mówiłam, możecie tych półsłupków zrobić więcej, aby oczek łańcuszka, wtedy półsłupków będzie więcej, aby ściągacz był po prostu szerszy, jeśli lubicie. Co dalej? Każdy kolejny rząd. Przepraszam. Każdy kolejny rząd będziemy rozpoczynać od jednego oczka łańcuszka. Od razu ja robię nawinięcie, przytrzymuję palcem i odwracam ten mój pierwszy rząd na drugą stronę. I tutaj będziemy w każdym kolejnym rzędzie wbijać się w pętelkę z tyłu. Wbijam się zatem w ten pierwszy półsłupek, w drugie oczko od szydełka, w pętelkę z tyłu i tutaj przerabiam półsłupek nawijany. I tak do końca tego rzędu. Na końcu rzędu pokażę Wam, w co się wbijać, bo tam będzie troszkę przykryta ta pętelka. Właśnie. I już dochodzimy. Zawsze pamiętajcie policzyć sobie półsłupki. Przepraszam. Po chorobie muszę się rozruszać. Gdy nabieram głębiej powietrza, żeby tutaj Wam coś powiedzieć, to mnie wtedy mnie dusi. No ale tak to jest. Jeszcze kaszel trochę mnie będzie męczył. I teraz na samym końcu, ten dziewiąty półsłupek, wbijamy się w pętelkę z tyłu i ona jest tak schowana jeszcze bardziej do tyłu niż te tutaj. Pamiętajcie, żeby właściwie się wbić właśnie w tą pętelkę tutaj na końcu z tyłu. Ona jest schowana, no i 9 półsłupków gotowych. Znów, jedno oczko łańcuszka, przewracamy na drugą stronę i powtarzamy rząd. Tak kontynuujecie pracę do momentu, aż uzyskacie. I teraz bardzo ważna informacja. Możecie zmienić rozmiar tego ściągacza na długość, natomiast musicie uwzględnić, aby tych rzędów było, aby liczba tych rzędów przepraszam, była podzielna przez 5. To znaczy, ja mam tutaj 55 rzędów i w dalszej pracy będzie to tak jakby
będzie to bardzo ważne, aby uzyskać tutaj ten wzór, żeby później ten wzór bąbelków z trzema rzędami reliefów pasował do siebie koniec z początkiem. I teraz, aby uzyskać ten efekt, musicie właśnie mieć liczbę rzędów podzieloną przez 5. Jeżeli potrzebujecie zrobić dla dziecka mniejszy rozmiar, zróbcie tych rzędów na przykład 50, 45, 40 i tak dalej. Jeżeli potrzebujecie zrobić większy rozmiar czapki, chociaż wydaje mi się, że nie ma potrzeby zrobić większego, bo ten rozmiar jest naprawdę taki uniwersalny. I zresztą on się jeszcze troszkę naciągnie pod wpływem noszenia i tak dalej. No i wydaje mi się, że 55 rzędów będzie super. Ale jeśli musicie, to zróbcie na przykład 60. I teraz, po zrobieniu określonej liczby rzędów, ja już mam zrobioną, zrobiłam to, żeby tutaj czas antenowy sobie wykorzystać, jak najmniej, żeby być po prostu przy kamerze. Bo moja córeczka ma taki czujnik w sobie i jak słyszy, że mamusia siada do kamery, no to wtedy czujnik się uruchamia i córeczka przestaje wtedy spać. Także tak to musi wyglądać. Na chwilę obecną. Po zrobieniu odpowiedniej liczby rzędów składacie na pół ten wasz tą waszą małą robótkę. O, ale składajcie tak, aby pętelka była z tyłu po prawej stronie. To będzie wtedy wygodne, żeby to wszystko tutaj fajnie nam, żeby to wszystko fajnie nam później się połączyło. I ja już od razu będę kontynuować pracę. Wyrobicie ten długi ściągacz. Także pewnie musicie zrobić przerwę, ale ja robię dalej. Co dalej? Pętelkę z tyłu przekładamy przez półsłupek, najpierw przez dwa oczka łańcuszka, żeby tutaj fajnie to złapać. Dwa oczka, oczywiście te przednie. O, przeciągamy przez to miejsce i robimy jedno oczko. Oj, zgubiła mi się jedna pętelka. O, już teraz. I jedno oczko łańcuszka. Gotowe. Teraz robimy oczkami ścisłymi do końca łączenie, natomiast wbijajcie się w pętelkę z tyłu. Tutaj na początku, przy pierwszej warstwie, wbijamy się najpierw w pętelkę z tyłu, a tutaj w drugiej warstwie w dwie pętelki i robimy oczko ścisłe. I znów w pętelkę z tyłu pierwsza warstwa i dwie w drugiej. I oczko ścisłe. I dalej do końca rzędu. Powinna wam się tutaj oczywiście sytuacja zgadzać. I już ostatni półsłupek. Ten schowany. Oj, coś tutaj mi nie wyszło. Coś mi tutaj... Momencik. Teraz mi się udało. Gdzieś tam się niteczki pochowały. I teraz już mam całe łączenie gotowe. Szef jest widoczny od wewnątrz, a od zewnątrz jest takie fajne, prawie że niewidoczne łączenie. Odwracamy to
na drugą stronę, tak żeby właśnie pracować na stronie, która jest, na której nie widać szwu łączeniowego. I teraz będziemy pracować pojedynczymi. Będziemy pracować w pierwszym rzędzie zwykłymi słupkami. I teraz będziemy wykonywać je na rzędach tego ściągacza, które są teraz w pionie. I na każde dwa rzędy, zobaczcie, przypadają cztery słupki. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj już się zaczyna kolejna czwórka. Tu jest pierwszy rząd i tu jest drugi rząd. I znów raz, dwa, trzy, cztery. Przypadają właśnie te właśnie słupki. No i właśnie rozpoczynamy pracę od wykonania pierwszego słupka, który tak jak zawsze będzie takim słupkiem zastępczym. Trzy oczka łańcuszka proszę wykonać. Następnie na pierwszym rzędzie, na pierwszym tak jakby półsłupku albo oczku łańcuszka, w zależności co tutaj, czy był koniec, czy początek rzędu, wykonujemy jeden słupek. I właśnie pierwszy słupek na pierwszym rzędzie. Następnie pomiędzy rzędami jest taka dziurka tutaj i właśnie w tą dziurkę wbijamy się i wykonujemy znów słupek. Znów na drugim rzędzie, pod tym razem półsłupkiem, i zobaczcie, mamy tą czwórkę słupków. Idziemy dalej. Tym razem musimy zrobić pomiędzy tym ostatnim, pomiędzy tym rzędem, który już przerobiliśmy, a następnym, jest tutaj takie miejsce, w którym wyraźnie, zobaczcie, zaznacza się taki ładny łańcuszek. I tutaj polecam Wam wbić się w oczko, które jest na samym końcu, albo na początku, jak to woli. I tu w tym oczku wbijamy się i robimy znów słupek. Takie coś musi nam wyjść. Idziemy dalej. Momencik, bo muszą sobie włóczki przygotować więcej. I znów wbijamy się pod oczko łańcuszka następnego rzędu. Dalej pomiędzy rzędy. I znów pod następny pełny rząd. Znów pomiędzy, i chodzi po prostu o to, żeby wbić się pomiędzy rzędy i w rząd, tak jakby. No i tutaj w zasadzie cała filozofia. Pamiętajcie, żeby uwzględnić tą zasadę, żeby na dwóch rzędach po prostu były cztery słupki. Po zrobieniu całości powinniście mieć 100 słupków. Słuchajcie, nie pamiętam, czy powiedziałam Wam, że macie mieć w tym pierwszym rzędzie 100 słupków. Jeśli powiedziałam 100 słupków, to się przejęzyczyłam. Powinniście mieć 110 słupków. Ja mam 109 i teraz 110 powinnam zrobić tutaj bardzo blisko, w zasadzie na miejscu tego, który był trzema oczkami łańcuszka. I właśnie tak zrobię, tutaj gdzieś się wbiję bardzo blisko. I to będzie mój 110 słupek. Zaraz pokażę, jak zrobić łączenie, ale generalnie chodzi o to, żeby była liczba słupków
tym razem podzielna przez 10, ponieważ motyw, który tutaj mamy w czapce, ma 10 oczek. Także przy 55 rzędach powinniście mieć 110 słupków. Przy 50 rzędach powinniście mieć 100 słupków tutaj. Nawet jeżeli gdzieś się pomyliliście w robieniu rzędów albo w takim właściwym wbiciu słupków w te miejsca, które ja Wam powiedziałam, przeliczcie sobie liczbę teraz słupków i powinna być co 10 ta liczba słupków, czyli 90, 100, 110, 120, 120. I podobnie rzecz się ma, jeżeli chodzi o tą liczbę w dół, przy rozmiarach dziecięcych. Jeżeli już właśnie policzycie i okaże się, że ta liczba jest odpowiednia, teraz łączymy ten rząd, wbijając się w taki nieco inny sposób. Wbijamy się tutaj w to górne trzecie oczko łańcuszka od tyłu i tak jakby nadziewamy tą niteczkę, tą pętelkę, którą mamy, przewlekamy do tyłu. Ja sobie nieco zmniejszam i już mamy z tyłu naszą niteczkę wiodącą. Teraz proszę zrobić takie jedno długie oczko łańcuszka, które nie będzie nam, nie będzie po prostu one do niczego się wliczać, o, w ten sposób. Robimy jedno długie oczko, teraz nawinięcie i oplatamy nasz pierwszy słupek, który tak naprawdę jest trzema oczkami łańcuszka, reliefem z tyłu, ponieważ będziemy przerabiać pierwszy rząd reliefowy, reliefowych słupków kowanych od tyłu. A więc wbijam się od tyłu, oplatam te trzy oczka łańcuszka zastępujące nam słupek i wykonuję pierwszy reliefowy słupek. O właśnie, i teraz udało mi się go zrobić. On jest tak nieco schowany i idę dalej. Każdy słupek przerabiam słupkiem reliefowym wkuwanym od tyłu. Jeszcze mój głos nie jest do końca mój. Oczywiście, tak jak już to wielokrotnie marudzę, wszystko wina tych chorób, które przetoczyły się przez nasz dom. O właśnie. I tak do końca przerabiamy ten rząd słupek za słupkiem, aby powstał tutaj właśnie nam relief. Widzimy się pod koniec rzędu, oczywiście. Pierwszy reliefowy rząd już jest skończony praktycznie. Łączymy go już tym razem normalnie, oczkiem ścisłym, wbijając się w pierwszy reliefowy słupek. I teraz będziemy przerabiać drugi rząd. Tutaj robimy trzy oczka łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek. Tu już będziemy wykonywać wzór reliefów, które tutaj mamy. Jeszcze bąbelka nie będzie, ale będą już reliefy. Także tutaj będzie powtarzać się pewna sekwencja. Pracę rozpoczynamy od reliefu, tak, od reliefu na następnym słupku, czyli na tym. Ten słupek przypada na ten słupek, a tutaj już musimy zrobić relief, ale tym razem będzie to relief wkuwany od przodu, czyli w ten sposób. Następnie dwa zwykłe słupki na dwóch kolejnych słupkach.
Następnie relief. Słupek reliefowy wkłuwany od przodu. I znów dwa zwykłe słupki. Znów relief. I powstało nam coś takiego. Dalej. Tylko jeden słupek. Zwykły. Na następnym słupku. Dalej. Relief. Znów jeden pojedynczy słupek. Relief. Wkłuwany od przodu oczywiście. I znów wracamy do tej sekwencji, która była na początku, czyli dwa pojedyncze, jeden reliefowy, dwa pojedyncze zwykłe słupki, reliefowy. I przejdę to jeszcze raz z wami. Czyli teraz dwa zwykłe i reliefowy. Znów dwa zwykłe. I reliefowy. I po zrobieniu tej części tutaj, gdzie mamy dwie pary dwóch słupków, dwie pary właśnie z tymi dwoma słupkami, przechodzicie do tej części, gdzie są tylko pojedyncze słupki pomiędzy reliefami. I teraz właśnie po tej części właśnie ta część pojedyncza. I taka jest sekwencja. I teraz właśnie przerabiamy pojedynczy słupek i reliefowy. Znów pojedynczy i reliefowy. Tak. I znów wracamy do części właśnie z tymi dwoma słupkami. Czyli tak wygląda praca. Teraz dwa słupki reliefowe, dwa zwykłe reliefowy i znów pojedynczy reliefowy, pojedynczy reliefowy. Przyjrzyjcie się dokładnie, jak to wygląda. Troszkę to jest takie niewyraźne, ale chodzi o tą sekwencję, żeby zapamiętać i zrobić, żeby był ten wzór. Czyli znów teraz po tym miejscu, gdzie jest gęściej, dalej robimy dwa pojedyncze reliefowe, dwa pojedyncze reliefowe. Później jeden pojedynczy reliefowy, jeden pojedynczy reliefowy. Dalej dwa pojedyncze reliefowe i tak dalej. Właśnie do końca rzędu tak musicie zrobić, żeby zgadzał nam się ten wzór. Jeżeli nie będziecie pamiętać, to należy po prostu cofać sobie filmik. Wiem, że to uciążliwe, no ale albo warto też sobie gdzieś to zapisać, rozrysować albo zapisać tą sekwencję. Właśnie chodzi o to, żeby coś takiego powstało. Reliefy. Przepraszam. Dwa zwykłe słupki. Reliefy, dwa zwykłe. Relief. Pojedynczy. Relief. Pojedynczy relief i znów dwa zwykłe relief, dwa zwykłe relief. O takie coś chodzi. Jestem pod koniec drugiego rzędu i widzę, że pomyliłam się w obliczeniach o jeden słupek. Pewnie wy macie za dużo jeden słupek w tym rzędzie. Także bardzo przepraszam, ale no, czasami się takie rzeczy zdarzają dopiero w trakcie pracy. I po prostu, jeżeli to jest jeden słupek i wszystko wam się tutaj we wzorze zgadza, w sensie takim, że tutaj jest relief, pojedynczy relief i tu też powinien być pojedynczy relief. Nie możemy zrobić tutaj dodatkowego słupka,
tak jakby na to logika wskazywała, bo nie będzie nam się zgadzał wzór. I my po prostu ominiemy sobie to oczko i połączymy się po prostu zwyczajnie oczkiem ścisłym, łącząc ten rząd, jakby nigdy nic. Ta część tutaj, ten szef będzie i tak z tyłu głowy, to wam po prostu polecam. I tutaj tej maleńkiej dziurki naprawdę nie będzie widać, tym bardziej, że reliefy mają to do siebie, że tak ściągają robótkę, także tego nie będzie widać. A już wiem, że liczba słupków, tak podpowiem wam przy następnej czapce, musi być liczbą nie 110, a 109. No tak, tak się okazuje po prostu. Także w następnej czapce, jeżeli będziecie robić, to tutaj ta w pierwszym rzędzie musi być 109 słupków. Ok, idziemy dalej. Kolejny rząd, trzeci, tak? Raz, dwa, trzy, czwarty, przepraszam. To trzy słupki, następnie relief na reliefie, również wkuwany od przodu. Dalej, dwa zwykłe słupki na tych dwóch zwykłych słupkach pod spodem. Następnie relief na reliefie. Dalej, dwa zwykłe. Dalej, relief. I doszliśmy do miejsca, gdzie tutaj jest gęściej tych reliefów. I na tym środkowym reliefie, pomiędzy dwoma pojedynczymi słupkami, na środkowym wykonamy ten bąbelek. Najpierw jednak musimy zrobić przed tym bąbelkiem słupek, słupek na słupku, zwykły. I dopiero tutaj na tym środkowym ma być bąbelek, czyli musimy zrobić dwa nawinięcia. Ja już, przepraszam, automatycznie zrobiłam jedno, więc robię teraz drugie, ponieważ będą to słupki podwójne, reliefowe, wkuwane oczywiście od przodu. Mało tego, jeszcze łączone górą, także będzie tutaj takie combo. Czyli tak, tutaj wam polecam również, tak jak w przypadku chusty, złapać ten słupek reliefowy. Tak ja sobie go zawsze szydełkiem podważałam. Złapcie tak sobie w palce i dopiero tutaj w tej dziurce róbcie sobie to, co będziemy robić po prostu. A co będziemy robić? Podwójne słupki, 5 podwójnych słupków łączonych górą. Ta metoda jest naprawdę bardzo wygodna, to trzymanie. Czyli tak, podwójne słupki przerabiamy raz, przerabiamy drugi raz i na razie nie przerabiamy, dopiero dwa nawinięcia i kolejny podwójny słupek. Przerabianie raz, drugi raz i znów dwa nawinięcia. Znów raz, drugi raz, już mam trzy podwójne słupki, a ma być ich aż 5. Także przerabiamy jeszcze dalej. 4 i 5. 6 pętelek razem z tą pierwszą na szydełku. Ją trzeba przerobić i od razu zróbcie sobie nawinięcie, żeby to nam się nie poluźniło. Zaglądamy dalej. Tu mamy zaraz za bąbelkiem pojedynczy słupek. Słupek na słupku robimy. Przepraszam. Dalej mamy reliefowy. Trochę wam się tutaj nakaszle, ale mnie jeszcze okazuje się, że choroba męczy. I dalej kontynuujemy wzór tutaj zgodnie z tym, co jest pod spodem, czyli dwa zwykłe słupki.
tam, gdzie relief. To relief oczywiście. Dwa zwykłe. Dalej. Mamy tą serię trzech słupków obok siebie. Więc relief. Przepraszam. Dalej. Zwykły słupek. I na środkowym reliefie z powrotem ten nasz bąbelek. I tak prezentuje się ta część wzoru z bąbelkami. A wygląda ona dokładnie, ta sekwencja, w ten sposób. Tutaj pomiędzy reliefem a bąbelkiem jest oczywiście słupek wszędzie. I tak przerabiamy ten czwarty rząd do końca. Zrobiłam już ostatni bąbelek w tym czwartym rzędzie. Jest on dokładnie na ostatnim słupku reliefowym. I tak Wam podpowiem, że w tym rzędzie powinniście mieć 11 bąbelków. Myślę, że jest to dosyć istotne, no bo jednak ta sekwencja jest taka troszkę skomplikowana. I jeżeli macie 11 bąbelków, tak jak ja w tym rzędzie, no to jest wszystko ok. A jeżeli nie, to znaczy, że gdzieś tam się pomyliły nam te odstępy między reliefami. Ogólnie od razu po tym ostatnim bąbelku robimy łączenie rzędu, wbijając się oczywiście w to trzecie górne oczko i oczkiem ścisłym zamykamy. Teraz również wykonujemy trzy oczka łańcuszka zastępujące słupek i ten rząd już będzie łatwiejszy, ten piąty rząd, ponieważ nie będzie już bąbelków, ale będą tylko słupki i reliefy. I tutaj będziemy tak intuicyjnie postępować, ponieważ tam, gdzie jest relief, to reliefy robimy. I tak samo tutaj, relief na reliefie. Oczywiście taki sam wkuwany od przodu. Tutaj, gdzie zwykłe słupki, tam robimy zwykłe słupki. Relief na reliefie. I dalej mamy dwa zwykłe słupki. Dalej mamy relief. Przed bąbelkiem jest zwykły słupek. Na bąbelku musimy zrobić relief. Tak jakby opleść go również. Wkuwamy się tutaj z prawej strony i wychodzimy z lewej strony bąbelka jeszcze przed słupkiem. Oplatamy. I robimy oczywiście słupek reliefowy wkuwany od przodu. Dalej, na zwykłym słupku, pamiętajcie, one będą teraz schowane tak nieco. Robimy słupek. No i dalej relief na reliefie, zwykły na zwykłym. I tak do końca tego piątego rzędu.